Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. historii świata, Sławomira Mentzena czy Andrzeja Leppera. Proszę Państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. No i tu pan Paweł Jankowski takiego śmiertelnego mi zadaje. Panie Stanisławie, gdyby miał pan moc cofnąć się w czasie i zapobiec narodzinom trzech osób, które według pana bardzo źle wpłynęły na losy historii, to kto to by był? Mi przychodzą na myśl Luther, Marx, Hitler, Darwin, Mahomet, a może Aleksander Kwaśniewski? No nie, Aleksander Kwaśniewski to jest zupełnie inna kategoria, zupełnie inna waga, także w ogóle możemy go tu... Ja uważam, że gdybym miał trzech takich osobników tu zlikwidować w ramach aborcji, to byłby to niewątpliwie Marx, byłby to Włodzimierz Ulianow i Adolf Hitler. Natomiast Luther, no co tam, Luther to trochę tam no zadał, że tak powiem, potężne rany Kościołowi katolickiemu. Inna rzecz, że Kościół katolicki mu się wtedy trochę nadstawił, także to nie ma dymu bez ognia. Natomiast Darwina to tam nie uważam, żeby to był jakaś szkodliwa postać. On tylko wyciągał niektóre wnioski, jak się okazało, zbyt pochopnie, ale generalnie to nie był to człowiek głupi i mało spostrzegawczy. Pan Jack Henrykowicz. Szanowny panie Stanisławie, kogo pan uważa za najlepszego następcę pana Korwin-Mikke w jego partii? Sam osobiście za najlepszego następcę pana Janusza uważam doktora Sławomira Mentzena. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? No ja znam pana Mentzena, pana doktora Mentzena, bardzo go cenię. Natomiast on ma taką umiejętność, nie tak znowu często spotykaną, takiego prostego wyjaśniania spraw skomplikowanych. To jest bardzo pożyteczna umiejętność. Natomiast to wcale nie oznacza, że on ma dobre kwalifikacje do tego, żeby był szefem partii. To trzeba rozróżniać. Ja na przykład byłem kiedyś prezesem Unii Polityki Realnej, ale doszedłem do wniosku, że się nie nadaje na to stanowisko z jednego podstawowego powodu. Otóż do bycia szefem jakiejkolwiek organizacji, a zwłaszcza partii politycznej, niezbędne jest posiadanie umiejętności manipulowania ludźmi. A ja takiej umiejętności nie mam i co więcej, nie chcę jej mieć. W związku z tym, doszedłem do wniosku, się nie nadaje na przywódcę partii. Dlatego, no, ja tak jak mówię, cenię sobie bardzo pana Mentzena, natomiast nie jestem pewien, czy on akurat taką umiejętność też posiada. Także to trzeba by się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozejrzeć po potencjalnych kandydatach. Pan Adam Moskała. Witam, panie Stanisławie. Mam jedno pytanie dotyczące świętej pamięci Andrzeja Leppera. Co sądzi pan na temat tej ciekawej osoby? Czy był ofiarą seryjnego samobójcy? Informacje są dość niejasne i często sprzeczne. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No dziękuję za życzenia. Otóż bardzo możliwe, że pan Andrzej Lepper padł ofiarą seryjnego samobójcy. Tylko kto to mógł być, ten samobójca seryjny? Otóż przypomnę, jaka była sytuacja pana Leppera wtedy, kiedy no, prawdopodobnie został zamordowany, bo ja nie wierzę w jego samobójstwo, a tak straciłem wiarę w jego samobójstwo już ostatecznie po zapoznaniu się z komunikatem prokuratury. Prokuratura twierdziła, że pan Andrzej Lepper popełnił samobójstwo, miał 150 tysięcy złotych długu. No, to trzeba było nie znać pana Andrzeja, żeby w ogóle taką możliwość dopuścić. A tu myślę, że były... Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż pan Andrzej Lepper już wcześniej znalazł się na politycznym aucie i to bardzo głębokim. No i ta samoobrona tam dogorywała na taki uwiąd, że tak powiem, finansowy, ale w pewnym momencie pan Andrzej się zaczął zachowywać tak buńczucznie,
jakby jakaś potężna ręka z tego głębokiego autu mogła go przenieść w samym centrum życia politycznego. Tam się odgrażał i tak dalej, i tak dalej. No i ja się zastanawiałem, co to za ręka by mogła być. I doszedłem do wniosku, że takim wydarzeniem, które by mogło go reaktywować politycznie, to by była jakaś afera o zasięgu międzynarodowym. No i to się wyjaśniło. Co to była za afera? To były tajne więzienia CIA w starych Kiejkutach właśnie. Andrzej Leper był doktorem honoris causa różnych uczelni rosyjskich i białoruskich, więc myślę, że rozwiedka rosyjska i białoruska mogła mu tam to i owo powiedzieć. No i on takiego nabrał wigoru. Ale skoro tak, to być może, że, bo to wielu osobom się nie podobało ujawnienie takich rewelacji, być może, że wtedy zapadła decyzja, żeby w takim razie pana Andrzeja uciszyć. No i jeżeli został uciszony, no to musieli to zrobić pierwszorzędni fachowcy, dlatego że on został powieszony w łazience mieszkania, w którym było pełno ludzi i nikt niczego nie zauważył. Jeszcze druga możliwość jest taka, bo tu ja biorę pod uwagę trzy możliwości. Po pierwsze, że Andrzej Leper popełnił samobójstwo, absolutnie moim zdaniem niewiarygodna. Druga możliwość taka, że Andrzej Leper robił rozmaite interesy, rozmaite geszefty na wschodzie. A tam, jak ktoś się nie rozlicza, no to w takim razie bardzo szybko jest przywoływany do porządku i czasami już, że tak powiem, metodą wysłania na odpoczynek wieczny. I to jest druga możliwość. Na to by wskazywało taka poszlaka, że miesiąc przed śmiercią Andrzeja Lepera podobnie właśnie zakończył życie jego asystent, z którym on te interesy robił. No i trzecia możliwość to taka, o której już mówiłem, w związku z tym nie będę się powtarzać. Pan Artur Antonio Olszewski. Szanowny panie Stanisławie, mistrzu słowa. No, dziękuję, dziękuję. Mam do pana krótkie pytanie. Jestem ciekawy pana konkretnej odpowiedzi. Proszę wymienić jedno nazwisko polityka, którego chętnie widziałby pan w Konfederacji, bądź którego brakuje Konfederacji. Znamy pana i cenimy jako człowieka wysokiej klasy. Proszę jednak o konkretne nazwisko. Pozdrawiam serdecznie oraz zdrowia życzę. No, skoro pan się tak domaga, bo ja bym wolał nie odpowiadać na to pytanie, ponieważ nie jestem członkiem Konfederacji, ale skoro już pan nalega, to powiem, że wydaje mi się, że Konfederacja by zyskała na tym, gdyby znalazł się tam profesor Robert Gwiazdowski. Wydaje mi się, że to by było z pożytkiem dla Konfederacji. On się sparzył na próbie wejścia w politykę. No to nie jest to nic przyjemnego, zwłaszcza dla człowieka ambitnego, ale myślę, że już jakoś tam się wylizał z tej traumy, w związku z tym, ale zresztą to nie jest ważne, czy tam przystąpi, czy nie przystąpi, bo pan nie o to pyta, tylko kogo ja bym widział. No to jego bym widział właśnie. Pan Wojciech Sołtys, najmileńszy panie Stanisławie, mówił pan kiedyś o przemyśleniach świętego Jana Marii Wianeya na temat grzechów głównych. Może pan to pamięta i mógłby pan powtórzyć te słowa oraz podać źródło, skąd je pan poznał. Drugie pytanie, jakie jest pańskie zdanie o księdzu Józefie Tischnerze? Życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No dziękuję, takie życzenia, proszę pana. Więc święty Jan Maria Wianney, no nie wiem, czy tu kolega kamerzysta kamerę odwróci, bo to na najwyższej półce tej biblioteki jest właśnie książka Myśli świętego Jana Marii Wianneya. I na każdy dzień. No i on tam się zastanawiał, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to stąd ja czerpię te wiadomości. On tam się zastanawiał nad grzechami głównymi. No i takie pytanie sobie postawił, dlaczego właśnie ludzie popełniają te grzechy główne. No i odpowiedź miał taką, że no to jasne dlaczego. Dlatego, że każdy grzech główny dostarcza człowiekowi przynajmniej chwili przyjemności. I tak po kolei tam mówi
pycha. No, dopóki tam ten balon nie zostanie przekłuty, to każdy sobie wyobraża, Bóg wie co na swój temat i tak dalej. Potem się tego wstydzi, ale no to tak. Pycha kroczy przed upadkiem, jak mówi przysłowie. Druga, chciwość. No, kto by się nie chciał wytarzać w złocie, tu zresztą Pan mi życzy dużo pieniędzy, no co ja też tutaj nie jestem wolny od takich pokus. No, a potem przecież tego złota nie zabierze do grobu i tak dalej, więc to tak. Nieczystość. O, to sama przyjemność właściwie byłaby, gdyby nie dwie takie okoliczności, na które zwrócił uwagę Karol Iżykowski. Po pierwsze, obrawa przed zarażeniem, a zwłaszcza teraz, gdzie tam bakcyle latają jak chrabąszcze. No i druga, obawa przed zapłodnieniem. No to wszystko ten seks bezpieczny taki. To całą przyjemność odbiera. No ale niektórzy jeszcze na to liczyli, a w każdym razie na niektórzy nawet i dzisiaj na to liczą. No i dalsze grzechy, no obżarstwo i opilstwo. To jasne, dopóki nie wystąpią objawy niestrawności, no to bardzo dużo przyjemności to dostarcza. A potem oczywiście, no kasa, jak ktoś miał, to wie, czym się to kończy. No i proszę Państwa, jeszcze tak, gniew. No tu, tam ludzie ogarnięci gniewem, gotowi są do rozmaitych zbrodni i no też wyobrażają sobie, że mogą cały świat rozstawić po kątach. No a okazuje się, że nie. No i wreszcie lenistwo. No gdyby jeszcze ktoś dawał tam 1000 plus, a jeszcze lepiej 10 tysięcy, to by było znacznie, no ale nie daje, w związku z tym takie lenistwo też, ale przyjemności trochę dostarcza. I powiada święty Jan Maria Wianney, że tylko jeden grzech główny nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności. Przeciwnie, od samego początku dostarcza mu tylko udręki. To jest zazdrość. To jest zazdrość. I powiada, że to jest tajemnica natury ludzkiej. Dlaczego ludzie ten grzech główny tak masowo popełniają? Przecież masowo. No, także to bardzo, bardzo mądry kapłan był, ale nawet nie dlatego, nie z tej mądrości był znany, tylko przyjeżdżali do niego ludzie z całej Francji. On był wiejskim proboszczem w Wars. Przyjeżdżali do niego ludzie z całej Francji, żeby się u niego wyspowiadać. To znaczy nie tyle może wyspowiadać, czy jakiejś takiej nauki moralnej zasięgnąć. I on tam całe godziny w tym konfesjonale spędzał. No i wielu ludziom pomógł. Pan Roman Szczykutowicz. Co sądzi pan o rządach Michała Korybuta Wiśniowieckiego? Czy rzeczywiście wolna elekcja oceniała kandydata przez pryzmat jego ojca? Pozdrawiam, życzę zdrowia. Myślę, że tak, bo Michał Korybut Wiśniowiecki, nawet zanim jak jeszcze nie był królem, to się żadnymi takimi walorami specjalnymi nie odznaczał. Także został wybrany głównie przez sentyment dla swojego ojca, który był rzeczywiście postacią wybitną. No a rządy Michała Korybuta Wiśniowieckiego, no to fatalne były dla Polski. Między innymi, no już tam nie wchodzą w szczegóły, traktat w Buczaczu, który no, odstępował Turcji ogromny obszar Rzeczypospolitej. Także no, Sejm na szczęście tego nie uznał. No a potem Jan III Sobieski to odwojował i ten traktat w ogóle nigdy nie wszedł w życie, na szczęście, ale to takie były rządy. Proszę Państwa, na tym kończę ten cykiel, no i do zobaczenia przy cykielu następnym. Z Unią, z Niemcami, z Polską, gdyby pani kanclerz nagle musiała swój urząd zdać. Z różnych powodów. Czy jest już jakiś scenariusz? To kto inny ten urząd obejmie? To kto inny obejmie ten urząd, jak głosi polskie przysłowie, dłużej klasztora niż przeora. Niemcy są państwem poważnym i myślę, że niezależnie od tego, kto tym państwem rządzi, czasami ci rządzący robią różne głupstwa, ale generalnie Niemcy są państwem poważnym. No i nie sądzę, żeby zmiana na stanowisku kanclerza Niemiec spowodowała jakąś zasadniczą zmianę w polityce tego państwa.
Mogą tam się różne akcenty, zmienić się rozłożenie akcentów, ale cele polityczne moim zdaniem się nie zmienią. Celem politycznym państwa niemieckiego jest odzyskanie hegemonii w Europie, a to tylko środki są, czy albo metodami militarnymi, albo metodami pokojowymi, które się okazały skuteczniejsze, bo Hitler zjednoczył kawał Europy przecież, no ale jakim kosztem? Cała Europa była skotłowana, całe narody znienawidziły Niemców, prawda? A teraz nikt Niemców nie nienawidzi, wszyscy ich kochają. Więc to jest skuteczniejsza metoda. No i najciekawsze jest to, że bardzo mały procent produktu krajowego brutto europejskiego jest w tym celu używany, ale sprawnie przekupywane są elity poszczególnych państw. Proszę bardzo. W swojej wypowiedzi rysując ten czarny, bardzo czarny wizerunek tego, co może się w Polsce zdarzyć, tak mocno obarczył pan winą pana Trumpa, którego ja osobiście bardzo lubię i cenię za jego umiejętności, które ma po prostu władając swoim krajem, i widziałbym te cechy wśród naszych polityków. Ja uważam, że gdyby nasi politycy mieli podobne cechy do Trumpa, to w ogóle nie byłoby żadnej dyskusji, bo byłaby ostre nie z naszej strony. Ale chciałbym... Mogę się do tego odnieść? Proszę. Proszę pana, nie jestem pewien. To tak jak w Ewangelii jest takie zdanie, które setnik wypowiada, że on jest człowiekiem pod władzą postawionym, ma pod sobą żołnierzy i tam jak któremuś mówi idź, to on idzie, jak przyjdź, to przychodzi, ale on sam też jest pod władzą postawioną. Myślę, że prezydent Trump jest w takiej sytuacji. Podam przykład takiej sytuacji. Całkiem niedawno prezydent Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zrobił to następnego dnia, kiedy specjalny prokurator, pan Miller, powiedział, że no wprawdzie fakty są faktami, ale nie było ingerencji rosyjskiej w wybory prezydenckie amerykańskie. Pan, coś za coś. Odcinamy cię ze stryczka, ale nie za darmo. Także tak. Proszę bardzo. Masoneria istnieje co najmniej od XVII wieku. No i mimo, że masoneria istnieje od XVIII wieku, Europa nadal funkcjonowała całkiem sprawnie. Co prawda niektóre państwa, takie jak na przykład nasze, upadały, ale to nie dlatego, że masoneria się na nas uwzięła szczególnie, tylko że Polska, która była no, mocarstwem europejskim, upadła, jeśli ja bym miał, ja takim jestem historykiem, właśnie nie jestem historykiem, tylko takim amatorem i dyletantem, ale gdybym miał wskazać takie dwa momenty, to bym, znaczy momenty, kiedy, które zdecydowały o upadku Polski, to bym wskazał na dwa. Pierwszy moment to za Zygmunta Augusta, klęska ruchu egzekucyjnego, upadek ruchu egzekucyjnego. I drugi moment to potop szwedzki, właściwie skutki potopu szwedzkiego. On trwał 5 lat, ale dewastacja kraju w ciągu tych 5 lat była porównywalna do zniszczeń w czasie II wojny światowej. I w rezultacie tej dewastacji w Polsce pojawiła się warstwa społeczna, której przedtem nie było, mianowicie szlachta gołota. Ludzie, którzy utracili wszelkie środki do życia, natomiast mieli prawa polityczne i bardzo szybko nauczyli się nimi frymarczyć. I tak się zrodziła plaga, która Polskę doprowadziła do zguby, mianowicie agentura. Wie pan, masoni są, w Ameryce też jest ich bardzo wielu,
Oni zresztą tutaj to się tam kamuflują, w Ameryce się wcale nie kryją, się wjeżdża do jakiegoś miasta, to tam pierwszy budynek taki okazały, to jest loża masońska i to jest napis na tym, że to jest loża masońska. Nawet zwiedzałem takie muzeum masonów w Aleksandrii koło Waszyngtonu. To muzeum ma kształt kościoła z wieżą, ale nie krzyża nie ma tam na tej wieży, tylko coś tak z dołu to wyglądało jak ucho igielne. Nie wiem, co to miało symbolizować. No i tak jak się weszło tam do środka, to nie ulega wątpliwości, gdzie jest nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnym umundurowaniu masońskim. No i tam właściwie poza tym to nic nie było. Zwróciło moją uwagę takie informacje, ilu masonów jest w poszczególnych stanach, no i kiedy tam te loże masońskie powstały. Rzeczywiście całkiem sporo jest. Najmniej jest na Hawajach i najpóźniej tam masoneria się zainstalowała na Hawajach, ale też są. Co ci masoni robią, to nie wiem, bo druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to było takie tableau na ścianie korytarza przedstawiające fotografie najwybitniejszych masonów amerykańskich. Masoni tam twierdzą, że to wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej, ale z tego tablotu to nie wynikało. Tam sami biali byli. Ani jednego Murzyna, ani jednego tam Latynosa, ani jednego tego. A kobiety były? Kobiety? Nie, nie było kobiet, bo są dwie, z tego co ja wiem, ja to mam taką właśnie pobieżną znajomość, tu pan Krajski to by tutaj całą prelekcję wygłosił. Są dwie tak zwane obediencje masońskie. Jedna to jest ryt szkocki dawny i uznany, a druga to Wielki Wschód Francji. I różnica jest taka, że ryt szkocki uznaje wielkiego architekta, nie utajnia członkostwa, przynajmniej tak mi mówił wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej, pan Cegielski, że nie utajnia członkostwa. No i nie przyjmuje kobiet, dlatego sądzę, że w Ameryce to jest ten ryt szkocki dawny i uznany, a Wielki Wschód nie uznaje kultu wielkiego architekta, utajnia członkostwo i przyjmuje kobiety do lóż. Opowiadał mi taki mason, notabene i mason, i Żyd, i z polskimi korzeniami, więc już wszystkie, że tak powiem, tak, full service, prawda, że należał do takiej loży, która urządzała częste zebrania. No a jemu nie wolno się było przyznać, że należy do loży, więc jak na te zebrania chodził, to żonie musiał coraz to bardziej karkołomne legendy tam przedstawiać. I w pewnym momencie ta żona nabrała podejrzeń, prawda, albo ja, albo ona. No więc on był zrozpaczony, bo on tę żonę bardzo kocha i tam mają czworo dzieci. No i tak jak mi opowiadał, nie wiem czy to prawda, że uprosił tych masonów, żeby go zwolnili, żeby ratować małżeństwo. Więc ma to swój aspekt komiczny, ale ma też i poważny. Ja uważam, że masoneria to jest organizacja nepotystyczno-korupcyjna. Dlatego, że oni się przechwalają, ci masoni, że oni uprawiają sztukę królewską. O, w średniowieczu jeszcze można tak było mówić, bo umiejętność budowania katedr gotyckich to nie każdy tam miał, więc to mogła być taka sztuka królewska. Ale dzisiaj takich rzeczy naucza się całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. W związku z tym, jeżeli oni uprawiają sztukę królewską, to ja to rozumiem na inny sposób, że to jest umiejętność skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. To rzeczywiście jest rodzaj sztuki i sądzę, że oni to robią. A dlaczego mówię, że organizacja nepotystyczno-korupcyjna? Pamiętacie Państwo taką akcję we Włoszech Czyste Ręce? Taka walka z mafią. Jak tylko Związek Radziecki upadł, to we Włoszech zaczęto się rozprawiać z mafią. Dlaczego dopiero wtedy? Dlatego, że gdyby wcześniej to zaczęli taką akcję, to wybory we Włoszech mogłaby wygrać partia komunistyczna.
I wtedy cała południowa flanka NATO by dostała się pod, że tak powiem, kuratelę sowiecką. Więc nie ruszali tych mafii. One okrzepły dzięki temu. No i potem zaczęli, a potem ta w ramach tej akcji Czyste Ręce. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że gdziekolwiek ci sędziowie śledczy tam trochę głębiej kopali, to zawsze się dokopywali do loży masońskiej Propaganda Due. Zawsze. No to organizacja korupcyjna i nepotystyczna, bo popiera swoich, więc to taka jest. No, to może być politycznie w warunkach demokracji politycznej bardzo użyteczne, dlatego że masoneria może stanowić świetny aparat wyborczy i taką agenturę wpływu. Czy jeszcze jakieś ostatnie to jest pytanie jest? Ostatnie moje pytanie, czy Polska przeczyta te wszystkie... Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Wie pani, to tak pół żartem, ale pół serio. Miejmy nadzieję, dlatego że Polska nie jest nikomu potrzebna. Poza nami. A do czego nam jest Polska potrzebna? No wyobraźmy sobie, że nie znamy języka. Historii nie znamy, właśnie nic nie wiemy o swojej przeszłości. Jesteśmy ludźmi bez właściwości. Nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy. A tak to wiemy. Polska jest nam do tego potrzebna, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i do czego zmierzamy.